przez kraj przeszedł okrzyk grobowy. Kiedy kat podniósł znów krwawą dłoń, pozostały sieroty i wdowy, ojców mężów nastąpił skok. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, ach jak długo cierpienie twe trwa. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, ach jak długo cierpienie twe trwa. Tyle razy pragnęłaś wolności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich serdecznie zgromadzonych na niedzielnej mszy świętej. Przede wszystkim witam przybyłych gości na naszą uroczystość. Witam wicemer samorządu rejonu wileńskiego, panią Teresę Dziemieszko, atasze wojskowego morskiego i lotniczego Mirosława Wójcika, prezesa Fundacji Pamięci Narodowej pana Jarosława Szostko, prezes Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Penetrator pana Marcina Sobotkę, prezes Wspólnoty Lokalnej Podbrzeże Glinciszki panią Franciszkę Grejciun, prezes Kola ZPL w Podbrzeżu panią Agatę Puncewicz oraz starostę gminy Podbrzeże pana Wojciecha Drost. Każdą niedzielę jesteśmy szczególnie zaproszeni, aby przyjść na ofiary i ucztę miłości, którą przygotował dla nas Jezus Chrystus. Nasza obecność tutaj świadczy, że przyjęliśmy to zaproszenie, ale teraz musimy iść dalej. Nie wystarczy bowiem przyjść do Kościoła, być obecnym ciałem na uczcie Chrystusa. Konieczne jest również, byśmy byli tu obecni duchem, przyjmując do naszych serc chleb Bożego Słowa i Eucharystii, pozwalając, aby On przemieniał nasze życie. Zechciejmy zatem podczas tej mszy świętej przyjąć z otwartymi sercami to, co On dla nas dziś przygotował. W minionym tygodniu, 15 sierpnia, obchodziliśmy uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Był to dzień pamięci nie tylko o zwycięstwie życia nad śmiercią, jakiego też dostąpiła Maryja przez laskę swego Syna, ale też dzień pamięci o zwycięstwie Wojska Polskiego nad bolszewikami w 1920 roku. W zwycięstwie zwane jako Cud nad Wisłą. Dlatego myśląc o żołnierzach walczących wtedy, szczególnie w latach 1919-21, którzy oddali swoje życie za wolność ojczyzny, ale też i Europy, szczególnie za poległych w naszej gminie, módlmy się za nich podczas tej mszy świętej, prosząc o Boże miłosierdzie, o laskę życia dla nich. Po mszy świętej uczcimy też pamięć przy krzyżu, pomniku, który jest ustanowiony ku czci ich pamięci, by móc czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę, na początku przeprośmy za nasze grzechy. Spowiadam się Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Boże, Ty dla milujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy milując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytając Księgi Przysłów. Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała 7 kolum, nabila zwierząt, namieszała wina i stół zostawiła. Służące wysłała, by wołali z różnych miejsc miasta. Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. До того, кому брак мудрості, мовила: «Ходьте, наситься моїм хлебом, пійте віно, яке змішала. Отжуться глупотом і жийте, ходьте дорогом розваги». Ото Слово Боже. Богу нехай Пану дяки. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan. Czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Co się Jego boją, nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Posłuchajcie, co mówię, będę was uczył bojaźni pańskiej. Kim jest ten człowiek, co pożąda życia i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć? Wargi swoje od klamstwa. Odzula się odwróć, czyń to dobrze. Szukaj pokoju i dąż do niego. Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Efezjan.
Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przed to nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości. Ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i w pieśniach pełnych Ducha, śpiewając i wysławiając Pana w naszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie. A ja w nim. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, wstępem do naszego dzisiejszego rozważania niech będą słowa modlitwy pewnego angielskiego pisarza. Dziękujemy Ci, Boże, za miejsce, w którym żyjemy, za miłość, która nas łączy, za pokój, którym nas obdarzyłeś w dniu dzisiejszym, za nadzieję, z którą oczekujemy następnego dnia, za zdrowie, pracę, żywność i niebo błękitne, które czyni nasze życie piękniejszym. Za naszych przyjaciół rozsianych po świecie i życzliwą pomoc ludzi dobrej woli z odległych wysp. Obdarz nas odwagą, radością i pokojem umysłu. Umocnij naszą więź z przyjaciółmi, a wobec nieprzyjaciół spotęguj naszą łagodność. Błogosław wszystkim naszym dobrym poczynaniom. Daj nam moc stawienia czoła temu wszystkiemu, co nas spotka, abyśmy byli odważni w niebezpieczeństwach, stali w przeciwnościach, opanowani w gniewie, abyśmy umieli ze spokojem przyjmować zmienność losu i w uczciwości i miłości wzajemnej doszli do bram śmierci.
taką wizję świata wyrażoną w powyższej modlitwie człowiek może zrealizować w oparciu o mądrość i moc Bożą, odnajdywaną na kartach Biblii. W Księdze Przysłów, dzisiejsze pierwsze czytanie, tak słyszeliśmy te słowa. Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała 7 kolumn, nabila swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i wołała na wyżynnych miejscach miasta. Prostaczek, niech tutaj przyjdzie. Do tego, komu brak rozumu, mówiła: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. Chodźcie prosto drogą rozsądku. Dla Izraelitów źródłem tej mądrości była Tora, czyli 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu, a szczególnie prawo przekazane Mojżeszowi na górze Synaj. To prawo Bóg postawił przed człowiekiem jako wybór życia i śmierci. Wybierając prawo, człowiek wybierał życie, zaś odrzucając je, opowiadał się ze śmiercią w wymiarze wiecznym, a nieraz i ziemskim. W Chrystusie, jak mówi Pismo Święte, wypełnia się całe prawo i prorocy. I dlatego Jezus mówił o sobie: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Z miłości do nas Chrystus umiera na krzyżu i staje się dla nas pokarmem. Możemy zatem powiedzieć, że to w najdoskonalszej miłości wypełniło się całe prawo i prorocy. My dzisiaj też stajemy przed wyborem. Opowiadając się za miłością, wybieramy życie. Odrzucając ją, zdążamy ku śmierci. I w tych wyborach, można to powiedzieć, istotną rzeczą jest mądrość. Tej mądrości również potrzebowali żołnierze, którzy w obronie ojczyzny stawali do walki z Armią Czerwoną w latach 1919-21, czego punktem kulminacyjnym była Bitwa Warszawska, znana w historii jako Cud nad Wisłą. Właśnie to wynik tej bitwy zaważył na dalszym losie nie tylko Polski, ale i Europy. Już w lipcu 1920 roku pod hasłem Lenina naprzód na zachód przez trupa Polski do serca Europy rozpoczęła się ofensywa bolszewicka. 5 sierpnia 1920 roku, gdy armia sowiecka zajęła już połowę Polski i dotarła do Wisły, papież Benedykt XV wezwał do modlitwy biskupów z wszystkich krajów Europy. Tak pisał do nich: módlmy się, aby przez orędownictwo Najświętszej Dziewicy Opiekunki Polski Pan Bóg zechciał oszczędzić narodowi polskiemu tej ostatecznej klęski oraz by raczył odwrócić tę nową plagę od wycieńczonej przez upływ krwi Europy. Duchowni i świeccy katolicy rozpoczęli wielką krucjatę modlitewną, a biskupi zainicjowali ogólnokrajową nowennę za ojczyznę, która miała rozpocząć się w Przemienienie Pańskie, czyli 6 sierpnia, i zakończyć się 15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Maryi. Wiemy, co działo się później. Maryja, jako stolica mądrości, pośpieszyła na ratunek jej wstawiennictwa wzywającemu ludowi. Cudowne objawienie Matki Bożej i jej interwencja, często wyśmiewane przez historyków i publicystów, nie musi wcale przesłaniać zasług wybitnych jednostek tamtego czasu. Prymas Polski kardynał August Hlond podkreślał, że za triumf nad bolszewikami należy się Józefowi Piłsudskiemu wieczna wdzięczność nie tylko obywateli polskich, ale całego chrześcijaństwa. Można by dodać, że nie tylko jemu,
ale też i wszystkim innym żołnierzom, którzy w obronie wiary, honoru i ojczyzny stanęli wtedy do walki, szczególnie tu, w gminie Podbrzeskiej. Jak mówi Pismo, swe ciała dali za życie świata. Im również należy się pamięć i wdzięczność za ich odwagę, poświęcenie, miłość do ojczyzny. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj to na nas spoczywa obowiązek dbania o to, aby nasza ojczyzna nadal była krajem katolickim, którym przez szacunek do krwi przelanej przez rodaków na przestrzeni dziejów szanuje się każde ludzkie życie. To na nas spoczywa obowiązek wychowania następnych pokoleń w wierze i tradycji. To na nas spoczywa obowiązek wpojenia naszym dzieciom miłości, jak mówi poeta, do kraju, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Dlatego módlmy się, abyśmy sami, często karmiąc się ciałem i krwią Chrystusa, czyli pokarmem dającym życie wieczne, ale też pokarmem dającym mądrość życia, czerpalibyśmy z Niego siłę do wiernego pełnienia naszych codziennych obowiązków, a tym samym przyczyniali się do zbawienia tych, którzy są po tamtej stronie życia, szczególnie żołnierzy, których polecamy Bogu w tej mszy świętej, którzy też byli ludźmi, mieli swoje słabości, a dziś, tak jak my, potrzebują Bożego miłosierdzia, jak wierzymy, którzy sobie pomóc już nie mogą. Niech nasza dzisiejsza wspólna modlitwa przyczynia się do zbawienia ich dusz, a nasze serca rozpali ogniem wdzięczności i nadziei. A zatem cześć i chwała bohaterom. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwalę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Zgromadzeni w Duchu Świętym, aby razem dziękować Ojcu za wszystko i jednoczyć się z Chrystusem zmartwychwstałym przez przyjmowanie Jego najświętszego ciała i krwi, zanieśmy blagania za Kościół i świat. Wszystkie dzieci Kościoła niech wyznają niezachwianą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii Świętej, a częste przyjmowanie Eucharystii niech je jednoczy z Jezusem i będzie zadatkiem życia wiecznego. Ciebie prosimy. Dla rządzących narodami prośmy o uczciwe szukanie pokoju, aby usuwali przyczyny wojen, konfliktów i krzywd społecznych. Ciebie prosimy.
Niech nasza ojczyzna będzie wolna od zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, a odpowiedzialność za jej losy spoczywa w rękach ludzi mądrych, bojących się Boga i uczciwie szukających wspólnego dobra. Ciebie prosimy. Przebywający na urlopach i wakacjach niech dobrze wykorzystają czas odpoczynku, aby mądrze spojrzeli na życie, odnajdując jego sens w Chrystusie. Ciebie prosimy. Strapieni i cierpiący niech otrzymają pomoc, aby Pan życia odwrócił od nich choroby, oddalił głód, rozerwał kajdany i nawiedził ich przez ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy. Konający niech przyjmą wiatyk święty, aby przeszli przez bramę śmierci pojednani i zjednoczeni z Jezusem zmartwychwstałym, który dał swoje ciało za życie świata. Ciebie prosimy. Ci, którzy już odeszli do Pana, zwłaszcza polegli w obronie wolności ojczyzny, jak też wszyscy ci, których polecamy w tej mszy świętej, których imiona, nazwiska zostały wymienione na wstępie mszy świętej, niech żyją na wieki, a w dniu ostatecznym niech zostaną chwalebnie wskrzeszeni. Ciebie prosimy. Nam, łamiącym święty chleb, niech Pan da mądrość, abyśmy potrafili odrzucać głupotę i chodzić drogą rozwagi, dziękując Bogu za wszystko. Ciebie prosimy. Wysławiamy Cię, Boże, w naszych sercach przez pieśni pełne ducha, za zgromadzenie nas przy stole chleba i wina oraz ukazanie dróg mądrości. Niech wszyscy, za których się modlimy, postępują nimi bezpiecznie i pomyślnie, mądrze wykorzystując darowany nam czas. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebio. Thank you.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie blagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym arcybiskupem Gintarasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwala przez wszystkie wieki wieków. Amen. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni, od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciebie, Panie,
baranek Boży, oto ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, którzy zostaliście zaproszeni na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jeśli kto ten chleb spożywa.
Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Thank you.
uwaga, hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Witam wszystkich przybyłych na uroczystość odsłonięcia pomnika żołnierzom Wojskiego Polska, Wojska Polskiego, przepraszam, którzy zginęli na terytorium gminy Podbrzeskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921. Szczególnie witamy atasze wojskowego, morskiego i lotniczego pana Mirosława Wójcika, wicemera samorządu rejonu wileńskiego panią Teresę Dziemieszko, wicedyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego pana Alberta Nerwojsza, prezesa Fundacji Pamięci Narodowej pana Jarosława Szostko, prezesa Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Penetrator pana Marcina Sobotka, prezes Wspólnoty Lokalnej Okolic Podbrzezie Gnięciszki panią Franciszkę Grejciun, prezes Kola ZPL w Podbrzeziu panią Agatę Puncewicz, starosty gminy pana Wojciecha Drozda. Witamy również harcerzy 26. Wileńskiego Szczepu Harcerzy imienia 13. Pułku Ulanów Wileńskich, drużyna wileńska, drużyna wędrownicza Niepokorne. Witamy również medie, Wilnotekę, L24, ZWLT, Tygodnik Wileńszczyzny oraz pana Jerzego Karpowicza. Miło nam też, że mimo urlopu jest z nami nasz proboszcz, ksiądz Marek Gladki. Jest? A teraz do odsłonięcia pomnika zapraszamy atasze wojskowo-morski pana Mirosława Wójcika oraz panią Franciszkę Grejciun. Poświęcenie pomnika prosimy księdza wikariusza Józefa Makucia. Drodzy bracia i siostry, sprawując Eucharystię, polecaliśmy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojny z bolszewikami, szczególnie tu na terytorium gminy Podbrzeskiej, oddali swe życie w obronie ojczyzny. Prosiliśmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Zatem prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i nas będzie sądził. Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś na świat swego jednorodzonego Syna, aby przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wybawił nas od śmierci wiecznej
i przywrócił nam nadzieję życia wiekuistej światłości. Krzyż Twojego Syna jest znakiem naszego zwycięstwa. Naznaczeni tym znakiem w sakramencie Chrztu Świętego bierzemy codziennie swój krzyż na ramiona, by iść przez życie śladami Chrystusa. Pobłogosław ten krzyż, który wznosimy na pamiątkę o poległych obrońcach wolności Ojczyzny. Okaż im swoje nieskończone miłosierdzie i wskrzesi ich ciała do życia w chwale. Umocnij naszą nadzieję, że mocą tego krzyża przeprowadzisz nas przez bramę śmierci i przyjmiesz nas do społeczności Twoich świętych przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz błogosławieństwo tablicy. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu milować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratni nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i sióstr, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości, oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili milować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Odpuść nam, Ojcze, nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Zapraszamy wszystkich chętnych do złożenia kwiatów i zapalenia znicz. Apel poległym. Mieszkańcy Wileńszczyzny, rodacy, żołnierze Wojska Polskiego, bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Stajemy dzisiaj do apelu przy symbolicznym pomniku żołnierzy Wojska Polskiego, poległych i zmarłych od ran w gminie Podbrzezie podczas wojny polsko-bolszewickiej 20 roku, aby w stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę przywołać pamięć wszystkich,
którzy ofiarą swojego życia poświadczali, że jeszcze Polska nie zginęła. Wołam do synów i córek narodu polskiego, którzy w czasie okrutnej próby nie zawiedli i pokazali światu, że Polski byli warci. Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy oddali życie na różnych frontach, a ich przelana krew przyniosła w 1918 roku upragnioną niepodległość. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, który poprowadził wojsko polskie do zwycięstwa. Stań do apelu! Chwała marszałkowi! Wzywam dowódców, którzy poprowadzili samoobronę wileńską w historyczny bój w grudniu 1918 roku. Przywołuję generała Władysława Wejtko, braci rotmistrzy Władysława i Jerzego Dąbrowskich, podkapitanów Witolda Szczerbickiego i Mikołaja Zujewicza, porucznika Edwarda Kaczkowskiego, porucznika Jana Gołębiowskiego, kapitana Władysława Piaseckiego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam legendarnych zwycięzców bitwy o Wilno w kwietniu 1919 roku. Przywołuję generała Edwarda Rydza-Śniglego, podpułkownika Władysława Belinę-Prażmowskiego, majora Mariusza Zaruskiego i majora Gustawa Orlicz-Dreszera. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 5 i 6 pułku piechoty Legionów oraz Poznańskiego Batalionu Śmierci, którzy walczyli w tych okolicach. Powołuję kapitana Mazur Bochenka, który 1 maja 1919 roku zajął Pietieliszki, a 2 maja wyzwolił Podbrzezie. Stańcie do apelu! Wzywam niezłomnych wybawców Wilna w październiku 1920 roku. Przywołuję generała Lucjana Żeligowskiego, majora Stanisława Bubiatyńskiego, podpułkownika Bronisława Adamowicza, majora Bronisława Bogaterowicza, podpułkownika Bolesława Waśkiewicza. Stańcie do apelu! Wzywam ulanów 13 pułku ulanów wileńskich, którzy w październiku 1920 roku z okolic Podbrzezia i Glinciszek wyruszali w zagony na Szerwinty po zelwę Kiejdany. Przywołuję pułkownika Mścisława Budkiewicza, dowódcy 13 pułku ulanów wileńskich. Stań do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy zginęli i zmarli od ran w gminie Podbrzezie w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Przywołuję Haleckiego, Cichonia, Drabę, Janusza, Kruszewskiego, Pawlowa, Słowika. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Do was zwracam się potomni, bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Nie zapomnijcie! Niech ich postacie i bohaterskie czyny utrwalone w historii naszej świadomości będą dla nas wzorem miłości do Polski. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament, zawierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! O zebranie głosu prosimy atasze wojskowego, morskiego i lotniczego, pana Mirosława. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować inicjatorom, fundatorom, władzom samorządowym, kościelnym, społeczności tej lokalnej, wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego symbolicznego pomnika. Jak ksiądz pięknie mówił o bohaterstwie żołnierzy 1920 roku, chciałem przypomnieć tylko, że armia nasza wtedy liczyła 1 000 000 żołnierzy. Nigdy więcej w historii nie była tak liczna. Większość tych żołnierzy to byli prości ludzie, chłopcy ze wsi, którym przyszło zginąć gdzieś dala od swoich domów i ich kości gdzieś ciągle znajdują się w nieznanych miejscach. W ostatnich miesiącach Instytut Pamięci Narodowej prowadził poszukiwania
żołnierzy, tym razem z okresu II wojny światowej, żołnierzy Armii Krajowej. Częściowo te poszukiwania zakończyły się sukcesem, odnaleźli trzy ciała. Jedno zostało zidentyfikowane, rodzina została znaleziona. Pogrzeb tych żołnierzy uroczysty będzie 8 września w Wejszyszkach. Jeszcze raz w imieniu pani ambasador Urszuli Dworzewskiej serdecznie dziękuję Fundacji Pamięci Narodowej, wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika, do kultywowania pamięci o naszych bohaterach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zabranie głosu prosimy pana Marcina Sobotko. Szanowni,
Szanowni Państwo, w imieniu Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie panu Jarosławowi Szostko. Wykonawcą i sponsorem tego pomnika jest członek naszego stowarzyszenia Krzysztof Walędzewicz, właściciel firmy Jadźwig z Suwałk. Serdecznie z tego miejsca jemu dziękuję. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że mogę być tutaj z Państwem dzisiaj. Dziękuję. Cud nad Wisłą. Kiedy przed laty starły się w walce cesarstwa, które rządziły światem. Żołnierz od kuli ginął na wojnie. Chłop biedny w polu jęczał pod batem. W morzu krwi, która spływa obficie, na wszystkich frontach lud ginie w boju. Rewolucyjny sztandar podnieśli w imię braterstwa, w imię pokoju. Jeszcze nie ostygł karabin w dłoni, krew ledwo skrzepla, kość w polu bieli. Z rewolucyjnym sztandarem w górze w krwi Europy utopić chcieli. To jak szarańcza rusza na żery, tak Tuchaczewski ze swoją armią na młode państwo, które w pieluchach z myślą, że łatwo da się zagarnąć. Gdy hordy wroga u bram stolicy każdy w pośpiechu chwyta za broń. Dzwony w kościołach na trwogę dzwonią: Matko Jezusa, od wroga chroń! Szereg obrońców murem stanęło, krwią swoją roszą, życie oddają. Myśl o zwycięstwach jak bańka prysła, w zaborczej armia tyle podają. Ta walka z wrogiem nie była łatwa. Giną obrońcy, bo tak im przyszło. Swym bohaterstwem świat zadziwili. Zwycięstwo tą zwą cudem nad Wisłą. Show love, but so pleasure.
Maszerują strzelcy, maszerują Jeszcze o zabranie głosu prosimy wicemer rejonu wileńskiego, panią Dziemieszko. Czcigodny księże proboszczu, szanowny panie attasze wojskowy, kochani podbrzezianie, wasi goście, szanowny panie szostko, szanowna pani Грейтюн, раз с целым колем. Незмерно тешу, что повстают такие инициативы отдольные, что упомянуются наши места, как фаля, бардзо вели на целой нашей Вильнюсчизне, и крыжи отрадзаются, обновляются, и повстают новые, к учти каких-то памятных дат на юбилеюше. Всі, навіть недавно було 500-600 літ, всі повстають крижі. І то дуже-дуже тішить. Відочні так Бог із жонзення льосу хотіло, би ми мали ті ініціативи, би ми ще тішили тим, що одразу ще така фаля одновлення. І jesteśmy po to, by pamiętać, by czcić, by przekazać innym naszym dzieciom. I dlatego niezmiernie miło, że jest tu bardzo dużo młodzieży. Więc jeszcze raz gratuluję w imieniu pani mer pięknego czynu i pozdrawiam wszystkich podbrzeżian z tym piękną taką okazją do przypomnienia tego, co było, do przypomnienia imion tych poległych, do modlitwy za nich. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Jest w duszy polskiej ukryty zakątek, gdzie blądzą ciche lat umarłych cienie. Leży tam kamień grobowych pamiątek, a pod kamieniem krwawi się wspomnienie. A kiedy blisko zbierze się drużyna i drzwi zamknięte, i okna zawarte, to Polak kamień duszy swej odklina i wydobywa tę krwawiącą kartę. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. I tak pochodem idą cienie. Cienie. Aż się następne znów na krew poświęci. Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów. Od Belwederu do śniegów Tobolska i znów przed wnuków grzmi piorunem czynów pieśń, czyn, wspomnienie. To jedno, to Polska.